Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam, jakie sekretne zmiany wprowadziła ostatnia aktualizacja i jakie emotki wkrótce pojawią się w sklepie. Aktualizacja 6.2 ważyła prawie 2 GB i klasycznie jak co tydzień zmieściło się wiele zmian, nowe skiny, emotki, przeceny na ratowanie świata i nawet dostaliśmy darmowe ikony sztandaru. Jednak niektóre z tych zmian nawet nie doczekały się swojej zmianki w notkach o aktualizacji, albo po prostu jest łatwo je przeoczyć. Nie wspominając już o plikach gry i nadchodzących przedmiotach kosmetycznych. Jak zawsze, zaczniemy od zmian na mapie. W tym tygodniu dużej ilości zmian naraz doczekały się zgubne ziemie. Teraz witają nas tutaj martwo zielone drewniane bramy z zawieszonymi duchami, a duży domek został zabarykadowany drewnianymi belkami. W środku za to, uwaga, tutaj wchodzi na własne ryzyko. Sam nie wiem, co tutaj się dzieje. W środku jest dużo złowrogich misiów, świecących dyni oraz dzieją się tam dziwne rzeczy z meblami. W polach kukurydzy pojawiły się nagrobki z białą smugą. Małe chatki też zostały wystawione na Halloween. A strachy na wróble teraz wyglądają jeszcze straszniej. W niektórych miejscach trzymają się za ręce w rządku i wydają ten sam dźwięk, co emotka poza w literze T. Co ciekawe, jeśli spojrzymy się na to pole kukurydzy od góry, to widać wyciętą twarz. Długa szopa też doczekała się nowego wystrojenia. Jest tu teraz dużo pająków, misiów, pajęczyn. I to, co się tutaj dzieje... Co? Nie mogę oczywiście pominąć samej kostki. Wszystko, co do tej pory wyprodukowała, wystrzeliła w różne miejsca na mapie. Same fragmenty mrocznego sześcianu także wydają przerażające dźwięki. Do tego, raz na jakiś czas wściekła kostka zsyła na świat Fortnite Dash Rune. Wtedy na niebie pojawiały się fioletowe portale, które w wiązku światła tworzą nowe fioletowe runy, z których to wychodzą potwory. Zanim przejdziemy do kolejnych zmian i wycieków, to chciałbym wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fodolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli w zakładce Wesprzy twórcę w sklepie Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze. Ernest. Dzięki. Główna wyrwa na niebie dalej się powiększa i wydaje coraz to głośniejsze dźwięki. Raz na jakiś czas, gdy zsyła na mapę nowe fragmenty kostki, gdy się na nie patrzymy, jestem pewien, że wydaje echa bardzo niskiego głosu. Taki sam, który było słychać przy starcie rakiety w czwartym sezonie. Z wyrwą na niebie wiąże się też mała ciekawostka, a mianowicie pewien użytkownik Twittera spostrzegł podobieństwo ujęcia z gry z wykrzywionych wież do malunku na jednej z lotni do kupienia. Może to być przypadek, albo to było już w planach od dawna. A w trybie placu zabaw pojawiły się nowe automaty z darmowymi przedmiotami i między innymi możemy w nich kupić przenośną minigierkę Wojny w statki. Niedaleko burgerka, przy wykopanej w ziemi parasolce za to, leży bus bojowy, który wygląda jakby wylądował tutaj niczym meteor. A to dlatego, bo tak było, ponieważ jest to ten sam bus bojowy, który widzimy w filmiku wprowadzającym nas do wydarzenia Fortnite Mers. Leciał nim cowboy z dzisiejszego sklepu. By the way, w pełni ulepszony cowboy wygląda następująco. A jak już jesteśmy w temacie skinów, to skinowi Hime oraz Musza możemy zdjąć teraz maskę albo hełm i maskę. Jest to początek personalizacji akcesoriów na głowę. I mam nadzieję, że wkrótce więcej skinów będą miały taką możliwość zdjęcia maski czy hełmu. Posiadacie skina Galaxy za to, albo ci co nim będą, do zestawu w tym skinie otrzymają nowy bugwing i zbierak, które są równie oczojedwabne. A w temacie wycieków, to w Fortnite Battle Royale X w plikach gry doczekał się wzmianki o nowej pułapce o nazwie Oil Trap. Jej opis brzmi, tworzy śliskie podłoże. I to tyle, ile o niej wiemy. Brzmi na to, że działałoby podobnie do pułapki zamrażającej. I w sumie to nie mam pomysłu do tego, jak mogłoby się różnić. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Dalej, w notkach o tej aktualizacji na samej górze widnieje taki oto krótki gif. Łatwo to rozpoznać pomidorowy przybytek, ale jeśli się spojrzymy w prawo, to czegoś tutaj brakuje. Brakuje tutaj stacji benzynowej. Może to być nadchodząca zmiana na mapie, albo jakaś niedoróbka w deweloperskiej wersji gry. A ci, co wbiją setny level konta w tym sezonie, otrzymają takie oto graffiti. Do tego, w plikach gry siedzi ukryty skin postaci o
nazwie Halloween Bunny w wersji żeńskiej i prawdopodobnie tak samo jak skin Sanctum pojawi się nagle w sklepie. Nie mogę oczywiście zabraknąć nowych emotek i skinów. W grze z polskimi nazwami pokażę nam je Hesku. Zobaczcie sami. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie, bo ja...